Opera Wrocławska jest jedną z perełek naszego miasta. W ostatnich 2 miesiącach odwiedziło ją ponad 16 000 osób. Był to okres zmian, ale też nowości. Na przełomie maja i czerwca w repertuarze pojawią się dodatkowe spektakle, wśród których m.in. już znane i lubiane przez widzów, takie jak Carmen czy Wesele Figara. Niespełna 2 miesiące Opera Wrocławska zagrała 24 spektakle, 9 premier operowych, 9 baletowych, zagraliśmy 2 koncerty, 111 przedsięwzięć edukacyjnych. Tutaj właśnie mieliśmy w poniedziałek galę zakończającą projekt tzw. Dobry Początek. Opera Wrocławska przeprowadziła szereg warsztatów dla dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych, trudnej młodzieży, których, muszę Państwu powiedzieć, że byłam zachwycona efektami tej pracy. Te dzieci naprawdę pięknie wykonywały utwory muzyczne, tańcząc i angażując się. W repertuarze majowym i czerwcowym na życzenie widzów pojawią się m.in. 3 dodatkowe spektakle mozartowskie. Cosi Fan Tutte specjalnie dołożony z okazji Dnia Mamy, 26, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Mamy Wesele Figara dołożony 10 czerwca i Don Giovanni 17 czerwca, również kolejny Mozart. To są spektakle, które są dostosowane, są przeznaczone dla widowni tej bardziej doświadczonej, ale także dla osób, które nigdy w teatrze nie były. One wszystkie 3 są realizowane przez jednego reżysera, André Heller-Rbeza. Będziecie Państwo także mogli mieć okazję porównania interpretacji reżyserskiej. Wśród nowości są także płyty z nagraniami kameralnych oper Piekielny Piec Ognisty i Rzeka Krzyczących Ptaków. Są to utwory brytyjskiego kompozytora Benjamina Brittena. Pomysł na nagranie płyt powstał w 2020 roku, czyli w okresie pandemii, kiedy instytucje kultury były zamknięte dla publiczności. Wielką wartością tych nagrań jest nie tylko to, że są to nagrania DVD z wielkim rozmachem, ale to są nagrania live de facto, ponieważ myśmy nagrali jedną wielką, generalną próbę, która była spektaklem, wspierając się jeszcze ewentualnym backupowym nagraniem próby generalnej przed poprzedzającym. W związku z tym de facto są to nagrania, nie są to nagrania studyjne i uważam, że jest to właśnie ich urok i czar, ale nagrania na żywo z jakby spektaklu bez udziału publiczności. Oprócz nowości w repertuarze w najbliższym czasie jest planowana również rozbudowa Opery Wrocławskiej. Na to przedsięwzięcie zostanie przeznaczono 196 milionów złotych. Projekty wszelkie, które były gdzieś odłożone, w tej chwili już intensywnie są aktualizowane. Ja zakładam, że w lipcu, sierpniu będzie już złożony wniosek aplikacyjny do Feniksa, w październiku zakończymy proces aktualizacji dokumentów i uważam, że przetarg na wykonawstwo robót już może się odbyć w grudniu. Pod koniec maja zostanie także zmieniony zarząd Opery Wrocławskiej. Mamy już opinię pozytywną z ministerstwa, żeby pana dyrektora Tomasza Jęczaka i Michała Znajewskiego powołać, więc to nastąpi 22 lub 3 maja. Panowie zostaną powołani. Echo 24, Nina Iwtuszonko.